Na zakończenie naszego pobytu w Armenii zatrzymujemy się w liczącym 6,5 tysiąca mieszkańców miasteczku Aparan, by w miejscowej piekarni przyjrzeć się bliżej wypiekowi ormiańskiego pieczywa. Te cienkie płachty to ormiański chleb zwany lawasz, do naszego zupełnie niepodobny, ale bardzo smaczny. Skład prosty, mąka, woda, sól i zakwas, bez żadnych polepszaczy. Ten ormiański chleb trafił na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ormiański chleb wypieka się także w takich tradycyjnych piecach zwanych tondir. Trzeba nie lada sprawności, by tak głęboko zanurkować w rozgrzanym tondirze. Armenia jest najmniejszym krajem Zakaukazia. Ma niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy nieco ponad 3 miliony mieszkańców. Ostatni odcinek naszej podróży po Armenii wjedzie malowniczym przedgórzem południowego Kaukazu w kierunku granicy z Gruzją. Całymi kilometrami ciągną się podgórskie łąki kwitnące wszystkimi kolorami tęczy. Jeszcze przejazd przez miasto Vanadzor, które najbardziej ucierpiało podczas trzęsienia ziemi w 1988 roku, i żegnamy Armenię, kraj życzliwych ludzi, niepowtarzalnych widoków i wspaniałych zabytków.